To już oficjalny dzisiaj, ostatnia aktualizacja tego sezonu właśnie trafia do gry, a ja powiem ci więcej o skinie za 2 złote, którego możesz zaraz zdobyć, darmowym skinie, który będzie za kilka dni i musisz koniecznie o tym wiedzieć i ma się innych fajnych rzeczy, jak na przykład mini karmiowy, ale na początek wyniki 1000 V-dolców już dzisiaj na live na YouTube i Twitchu. Chcesz się zapisać, jeszcze nie zdążyłeś? Sprawdź, czy nie wygasł ci kod Sejkam, Starskiej Fortnite, to koniecznie follow na Instagramie Sejkam, star link w opisie, subik na tym kale YouTube i komentarz swoim nickiem z Instagrama pod filmem, który masz w opisie i do wygrania 1000 V-dolców albo karmiowy na nowy sezon. Lecimy, pierwsze co powiemy sobie o skinie za 2 złote, już zaraz trafi on do gry. Oczywiście chodzi o specjalny event, który musisz sobie zrobić teraz, bo nie będziesz już nigdy mógł go zrobić, a będziesz mógł dzięki temu zdobyć skina za około 100, 200, 300 V-dolców. Jak to zrobić i o co chodzi? Chodzi o nowy styl do skina Surfage, który już zaraz trafi do gry. Nie wiadomo, czy to totalnie nowy skin, czy może po prostu styl do obecnego skina, ale jedno jest pewne, że osoby, które zrobią ten prosty eventik, o którym ci zaraz powiem, otrzymałem tego skina praktycznie za darmo. Macie czas do wykonania go do końca tego sonu i chodzi o event Reaper of Rien. Będzie dostępny specjalny pakiet z tymi przedmiotami, które teraz możesz zdobyć za darmo, robiąc proste zadania ze znajomymi. Jedne co, musisz mieć ziomeczka, także jeśli go nie masz, napisz swój nick w komentarzach albo wbij na mojego Discorda, link w opisie, na kanał Szukam Graczy, następnie zapraszasz go do gry i robicie proste questy. Za to otrzymiesz kilof, malowanie, plecak i jakieś tam emotki. Jeśli to odbierzesz, to następnie pod koniec tego sonu zakończy się ten event i w nowym sonie będziesz mógł kupić specjalny pakiet ze skinem plażowej wiedźmy nowej bądź starej za około 100-200 V-dolców samego skina. Dlaczego? Bo jeśli odbierzesz te wszystkie rzeczy, to będą one później wchodziły w skład pakietu, więc ty będziesz miał go praktycznie za darmo, bo te rzeczy są warte ponad 1000 V-dolców, więc oczywiście o tą cenę twój pakiet zostanie obniżony, a pakiet ogólnie będzie dość tani i jest to już drugi taki event, więc polecam ci dzięki mojej informacji, bo jest to już potwierdzone przez klikerów, wpisać kod Sejkam w sklepie i właśnie z tym kodem kupić tego skina za tak praktycznie 2 zł, będę ci mega wdzięczny. A poprzednie takie eventy były na przykład z Renegade Riderką, czyli ognistą, gdzie gracze kupowali ją za 200 V-dolców zamiast 1500, też dzięki temu eventowi Rivera Friend w innej wersji, albo na przykład skinie ogniskowej, którą też dało się kupić za jakieś chyba 200 bądź 300 V-dolców w przypadku osób, które miały zrobione zadania, o których mówiłem kiedyś na YouTubie, także sobie które śledziły kanał, zdobyły w sumie już prawie 2 skiny, a zaraz trzeciego totalnie praktycznie za darmo, więc mega dobry deal. Do tego powiedzmy sobie o dzisiejszej aktualizacji, która o 10 rano trafiła właśnie do gry i jest to mega mocne, bo jest to ostatnia aktualizacja tego sezonu update, dokładnie o 10 rano jest update'em z pobieraniem, to oznacza, że serwery nie będą działały przez około 2 godziny i ty będziesz musiał w tym czasie pobrać sobie update'ik. Przyniesie on nam na przykład nową kolaborację z anime, która trafi do gry i przyniesie nam 4 nowe skiny, do tego prawdopodobnie nowego mityka i możliwe, że mini karnet bojowy, jeśli to się potwierdzi. Niektórzy likerzy sugerują, że trzymamy karnecik bojowy, który będzie dla wszystkich graczy totalnie za darmo, z killofami, malowaniami, jakimiś lotniami, a może nawet skinami. Działa to w ten sposób, że podczas ostatnich kilku sezonów mieliśmy zawsze przed końcem sezonu mini karnet bojowy, wtedy mogliśmy sobie zdobyć z jakiejś kolaboracji na przykład Dragon Balla, Star Warsów czy innych rzeczy, no właśnie te prezenty, wykonując codziennie jakieś specjalne zadania, bo to jest totalnie za darmowe dla wszystkich. Jedynie można było czasem kupić jakiegoś dodatkowego skina dużo taniej i to by było możliwe, że weszło również w tym update'cie, bo niektórzy likerzy spekulują, że możemy otrzymać właśnie taki mini karnet, no właśnie z tej kolaboracji z anime, ale uwaga, nie jest to nic potwierdzonego, jest to tylko teoria stworzona przez likerów i równie dobrze może się to nie pojawić, także o tym będziemy sprawdzać dzisiaj na live, ale moim zdaniem i tak jakiś mini karnecik powinniśmy otrzymać, nawet jeśli nie jest tej kolaboracji, to pamiętajcie, że sezon zakończy się 25-26 sierpnia, więc jeszcze troszkę czasu jest, więc nawet jeśli by taki karnet nadchodził, to byśmy być może o nim się dowiedzieli dzisiaj i mógłby on wejść na przykład za tydzień, czy za jakiś czas przed końcem sezonu, także warto dośledzić, bo byłoby to naprawdę mocne i coś czujesz, faktycznie taki karnecik może się pojawić. I też po update'cie otrzymamy informacje o wszystkich skinach, które teraz wrócą do sklepu i które będziemy mogli kupić. Być może zostaną przerzucane skiny jak Anderson Pack, Bruno Mars, czy na przykład Marshmallow, czy inne tego typu skiny z serii ikon, których mega dawno nie było. Dlaczego? No bo faktycznie nie było ich już 300 dni i wypadało, żeby one wróciły. I do tego również często oczywiście pytacie o inne skiny, które wrócą i wszystko dzisiaj po update'cie się pojawi, bo otrzymamy wszystkie przeciwki skinów na najbliższe 2 tygodnie, więc będzie gigamosa, ale też często pytacie, czy Travis będzie podczas tej aktualizacji. No właśnie nie wiadomo, osobiście obstawiam, że są małe szanse na to, ale Travis jak najbardziej ogólnie może wrócić do Fortnite. Dlaczego? Potwierdził to ostatnio pracownik Epic Games i sam Tim Sweeney, czyli szef Epica, i powiedzieli oni, że Travis ani nie musi być zapytany o to, czy znowu może wrócić, ani nie musi być nawiązana żadna nowa współpraca z Travisem. I tak samo Tim Sweeney, czyli szef Epica, potwierdził, że normalnie Travis może kiedyś wrócić. Jedne co, no to szef Epica oczywiście nie jest na bieżąco, jakie skiny wrócają, i w sumie Tim odpowiedzialny za Fortnite'a musiałby tego skina zaktualizować i go przywrócić. Także jeśli ktoś ci mówi, że Travis nigdy nie wróci, no to jest to fake, bo Travis jest totalnie takim samym skinem jak J Balvin, Ariana, Marshmello czy inne skiny. A pamiętajcie, że nawet skiny Bambików często nie wracają
wracały po 1500 dni, także jeśli Travis by kiedyś wrócił, to pamiętaj o kodzie SAKAMSTAR, bo u mnie było najwięcej informacji, no w sumie na temat Travisa i oczywiście przypominam o darmowym skinie już, który zaraz trafi do Fortnite'a i będziesz go mógł zdobyć, będzie to nowy skin, który trafi już po tym update'ie do Fortnite'a i będzie to specjalny event 14 sierpnia, w którym musisz wziąć udział, będzie można zdobyć skina wraz z całym prawdopodobnie pakietem, czyli kilofami, malowaniami i innymi rzeczami tego skina, też oczywiście będziesz mógł kupić, jeśli nie będziesz chciał go odbierać, aczkolwiek ja osobiście polecam zdobyć sobie go za darmo, oczywiście chodzi o specjalny skin FNCS, który już nigdy do Fortnite'a więcej nie trafi, będzie on do zdobycia już teraz za 800 V-dolców albo do zgarnięcia w specjalnym evencie. Skin będzie to taka zielona Renegade Riderka w nowym stylu i co ciekawe, skin będzie tylko kilka dni w sklepie, bo jest to skin FNCS, to oznacza, że będzie on na obecnym turnieju FNCS do kupienia, wtedy każdy gracz, który go zgarnie, będzie miał unikatowego skina, no w sumie już na zawsze, bo one nigdy nie wracają, a jak tego skina zdobyć w sumie za darmo, już ci mówię, będzie to specjalny nowy turniej, który będzie turniejem duo, więc szukaj szybko kogoś do gry, jakiegoś ziomala i następnie 14 lipca, czyli w poniedziałek, około godziny 19, będzie odbywał się turniej Community Cup FNC, jest wtedy każdy gracz z najgorszą rangą nawet, może sobie go zagrać, za wbicie odpowiedniej ilości punktów, otrzymacie tego skina wraz z całym zestawem totalnie za darmo, od razu po zakończeniu tego turnieju, a również możliwe, że otrzymacie gwarantowane nagrody za to, że wbijecie jakąś konkretną ilość punktów, na przykład na Galaxy Cupie, czyli turnieju Galaxy. Ostatnio było tak, że każdy gracz, który wbił 8 punktów, otrzymał darmowe malowanie, co było mega spoko, tutaj może być podobnie, ale dokładnie po update'cie dowiemy się wszystkiego i przygotuję dla was chwilę przed tym turniejem specjalny odcinek, w którym powiem ci jak najłatwiej tego skina będzie wygrać, ale w skrócie będzie to turniej duo z budowaniem i wystarczy kampić, bardzo możliwe, że osoby, które nie zrobią nawet żadnego killa, wygrają te skiny, bo za wygranie meczu macie aż 30 punktów, a za killa 1, więc totalnie nie opłaca się wukejować graczy i lepiej grać pod endgame. I non stop pytacie Kamstar, jak jest z tym trikiem na darmowy karnet bojowy, czy już można odbierać te 2000 V-dolców, czy jeszcze czekać? Tak, już możesz to odbierać. Jak dokładnie działa, otrzymujesz 2000 V-dolców, jeśli posiadasz karnet bojowy obecny już teraz, a jeśli nie, to 1000 V-dolców i karnet na obecny sezon, otrzymujesz gwarantowany karnet dla każdego gracza na przyszły sezon, co jest gwarantowane 2 skiny w tym miesiącu, kolejnego skina w następnym miesiącu, a to wszystko za 40 zł. Jeśli kupisz teraz ekipę Fortnite, ja to w tym stylu, że gwarantowane te rzeczy, które ci wymieniłem, otrzymujesz od razu, płacąc tylko za jedną ekipę, a w teorii pewnie zapłacić za dwie, ale co robisz? Kupujesz teraz ekipę z kodem SAKAMSTAR, następnie od razu anulujesz sobie płatność, żeby nie zapłacić już za kolejną ekipę omyłkowo i następnie czekasz do nowego sezonu, od razu otrzymujesz te 2000 V-dolców, 2 skiny i karty na kolejny sezon, otrzymasz dopiero po starcie nowego sezonu, działa to w ten sposób, że można to od razu zastosować, bo każdy gracz, który to ma, po prostu ma aktywną ekipę Fortnite, ekipa Fortnite ma taki buff, że daje każdemu graczowi gwarantowany karnet na dany sezon, w którym on tą ekipę ma i jeśli kupisz ją w dobrym momencie, czyli w sumie już teraz, przed startem nowego sezonu, to otrzymujesz dwa karnet, czyli ten, no i na kolejny, a jeśli masz właśnie teraz karnet, to otrzymujesz 1000 V-dolców zwrotu, więc dostajesz w sumie za 40 zł, rzeczy o wartości jakichś 150, może 200 zł, więc zróbcie sobie to koniecznie, żeby tego nie przegapić. Ja wam mega dziękuję za uwagę, pamiętaj łapka w górę, subik, kodzik SAKAM w sklepie i wbij na poprzednie materiały i widzimy się dzisiaj na live, na YouTubie i Twitchu, musisz koniecznie być, bo robimy live'a z nowej aktualizacji, trzymajcie się, cześć!